Abby? O kurde, nie, 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 nie. Ej, nie, ale chyba mówiłem w poprzednim materiale, że nie będę już tak robił. Trzeba się przyzwyczajać. No, dobra, no, ale tak wymownie patrzymy na dół. Nie, dobra, już bez przesady. Złap już ten sznur, jak musisz. Kurde, od tych skoków z poprzednich wcieleń? Jesteśmy. Fajnie, że się nie ruszyłaś. Ale wiesz, żebyś nie podebrała mi zapasów, to zanim ci otworzę... Jeszcze tutaj zaraz pendecho zejdzie. Oj, dużo dropsów. No tak, podejrzewamy, no... Abby poszła w suplementy. Może nawet w sterydy. Nie, ale właśnie, ile minęło lat od... Trochę nam tu samotnie. Zabójstwa doktora. Jej ojca, 4 lata, tak? No w 4 lata można zrobić takie łapy. No wystarczająco dużo motywacji, a ona chyba ją miała. No ale czy ta zemsta była konieczna? Widzę, całą grę będą próbowali nam jakoś usprawiedliwić to, że Joel nie żyje. Dobra, dalej. Szybko. No, Abby nie potrzebuje pomocy nikogo innego. Ellie tutaj bardzo możliwe, że nie dałaby rady. Dobra, panie przodem. Tym razem faktycznie, autentycznie. Dobra, środki wybuchowe. No, ale muzyczka trochę podskoczyła teraz. Zobaczcie. W sensie? Warsztat dla łodzi. Zapamiętajmy to miejsce. Dowództwo zawsze szuka zapasowych części. O, i nawet otwarte. Ale to znaczy, że tutaj jeszcze można się przejść. A, czyli w tą samą lokację. Dosłownie. Ławeczka. No, może jeszcze... Za chwileczkę, za momencik, tu widzę skrzynkę z narzędziami. No czemu Abby nie chcesz jej otworzyć? No parę śrubek by się tam znalazło. Coś czuję. O, właśnie tak podejrzewałem, tutaj mniej... Sza powierzchnia na pierwszej kondygnacji. Czy tam na wyższej, bo pierwsza. Bo właśnie, kondygnacja to jest to, co jest do góry już. Pomijając podstawę. O ile zakład, że tam w środku są zwłoki. No ale jak zwłoki, to nie potrzebują tabletek. Nie, właśnie, bo jesteśmy teraz na pierwszej kondygnacji, tak? Czy wyższa kondygnacja, druga, bo na dole też jakiś poziom jest. Aha, ale jak tam wejść? Tu widzę coś w narożniku ciekawego. Może można w to wskoczyć. Abby już pokazała, że potrafi zgliczować grę jak trzeba. Albo nawet jak nie trzeba. No, takie skoki w sam raz, żeby nadwyrężyć kostki, ale nie zabić. I okej. Dobra, jeśli tutaj niczego nie znajdę w pobliżu, no to idziemy do ławeczki zobaczyć, co można ulepszyć. O, ale tu coś jeszcze połyskuje. O, i tu też. Ale chwytliwe mam te rączki. No, jakby ta szafka była zamknięta, to raczej wyrywanie takich drzwiczek nie stanowiłoby dla mnie problemu żadnego. Coś tak podejrzewam. No, zanim wyjdziemy... Znaczy, czy jeżeli będzie można ulepszyć pistolet o funkcję samobójstwa, no to ha, idziemy w to. Pojemność. Tylko gdzie najpierw? Tata zabierał mnie na ryby na takiej łodzi. Dostawałem choroby na wyłodowanie. Plus 3, pewnie? Staram się. No, ładnie to wyciągnął kombinerkami, nie? Dobra, ale czemu takich ulepszeń nie zrobili już tam w warsztacie, w bazie? To jest kolejne pytanie, które warto by było sobie zadać tutaj. O! Ej, może jeszcze coś się uda. Ja bym znalazł jeszcze trochę. Śrubek. Ja, czy tu nie było czegoś? Nie, dobra, bo ile teraz mamy, tak właściwie? Czy coś mogę zrobić? Nie, i zredukować odrzut. W sumie, a ile brakuje do pojemności?
50. A tu akurat mamy za 30. Nie, wstrzymam się. Ale będę pamiętał, że jak zbiorę 17 śrubek, będąc Abby, no to można się wybrać do jakiejś tam ławeczki i coś poprawić. Dłuższy magazynek w pistolecie wojskowym. Romanie, że nie musisz tak tu stać. Dobra. Bez podpowiedzi, świadczy było trofeum za nieużycie podpowiedzi przez całą grę. Bo jeśli tak, to poszło w cholerę. Przytrzymam to! Leżcie! Sorry. O kurde. Ta! Korba pękła. Co teraz? Abby, spójrz. Wyjście. Manny, trzymaj się! Zaraz znajdziemy drogę na dach. Dobra. Tam widziałem linę nawet chyba. Cieszysz się, że się z nami zabrałaś? No tak. Przypomnij mi, żebym podziękowała Manny. Cieszę się, że jestem tu z wami. Że w razie tarapatów jakoś pomogę. Hej, czemu mnie unikasz? Nie unikam cię. Prawie ze mną nie rozmawiasz od czasu Jackson. Sama nie wiem. Chyba byłam zbyt wstrząśnięta. Myślisz, że Joel na to nie zasłużył? Zasłużył na coś gorszego, ale wolałabym nie brać w tym udziału. Kumam. Kto by chciał, co? Nie o to mi chodzi. Spróbujmy dostać się do tego włazu. Jasne. Ej, Abby, podstać mnie. Mam pomysł. Lubię pomysły. No, z miłą chęcią, proszę bardzo. Rzut kobietą w ciąży przez płot. Okej. Okay. Raz, dwa. No, trochę na brzuchu tam musiała wejść. Co wymyśliłaś? Jak tam maleństwo w porządku? Wmontowaliśmy babę w ciąży poziom wyżej. Dobra, tylko powoli. Jedna z zalet bycia w ciąży. Niski środek ciężkości. Wierzę ci na słowo. No, że młody nie kopnął w lewo na przykład. No, trochę wysoko. Udało się. No, jak widać, ale co masz zamiar zrobić? Co, zrzucisz tutaj beczkę? Przebiegniesz po ścianie. Chodź na górę. Dziękuję. Jak? Jak tutaj? Jak mam wejść na górę, moja droga, no? A, dobra, są schody. To, no, to może tędy? A, po prostu. Okej, okay, dobra. Faktycznie tam były zamknięte drzwi. Okay, zbliżamy się do włazu. No bo drabinka zaraz. A, tu nic. No pytanie, czy baba w ciąży nie spadnie teraz? Jak będziemy tu przechodzić? Co, ja pierwszy rozumiem? No pozwolę ci przejść, później ją wezmę. No może postój tam jeszcze troszkę? Przypomina mi trochę łódkę Owena. Jaką łódkę Owena? Bo przypominam, że cię na łódce, kiedy zaraz nie potrafią pływać, to jest całkiem dobry pomysł. Mam wątpliwości co do stabilności tej drabiny. No, o czym chciałeś pogadać? To naprawić. Ta. Mówi, że skończy lada dzień. Lada dzień. Każdy ma jakąś obsesję. Ja mam psie zabawki. Ta. A ja te moje monety. No, a też tutaj przechodzisz? Bo nie wiem, czy nie powinienem tutaj co, zeskoczyć na dół? W sumie jak dostać się do włazu tam wyżej, to może było postawić tą drabinę jakoś. Kładka, która biegnie do włazu. Tylko jak się na nią dostać? No chyba zaskoczenie tutaj to nie jest dobry pomysł. A tam jest ta kładka. A, dobra.
Czyli w sumie tak po nic ten trójkąt tam z drugiej strony. Tak naprawdę. Bo trzeba ją położyć tutaj. Albo nie. Nie no, faktycznie bliżej do kładki. Albo z tej strony jakoś. Ej, nie, ona ma krzepę, serio. Oj, ale tam zaraz pójdziemy. No dobra, widocznie to jest jedyne miejsce, gdzie to mogę położyć. I później faktycznie drabina i na górę. Ej, tu jest lina jeszcze przy okazji, ale... Od dawna chciałam to przeczytać. Dawid kontra Goliat. Doktor Anny Orłow. Dobra, oczywiście, że bierzemy. Tajne operacje, co znaczy? Co to za ulepszenia? Używa ostrza, które pozwolą ci natychmiastowo zabić z ukrycia większość przeciwników. Możesz ich także używać, by wyrywać się z ucisku, gdy pochwycicie klikacz. No. Pewnie, że tak. A co mamy dalej? Ej, tutaj też mogliśmy to zrobić. Czy to było lepsze od ostrzy? Cholera, całkiem możliwe, no. Ale chyba dwa sobie skręcimy od razu. Dobra, zaraz skorzystamy z odpowiedzi, podpowiedzi, spokojnie. I co teraz? Mamy tę linę. Znaczy, no to akurat widziałem, ale... czemu nie? Podobno... O, The Last of Us Part 2, jedną z bardziej przystępnych gier. Każdy może ukończyć, więc nawet mało spostrzegawczy ktoś. Jak ja. Nieźle. Dobra, wygląda jak cały zestaw. Tylko da sobie radę? No jednak trochę trzeba powspinać się. Szybko jej poszło. Dostajesz zawrot w głowy? No ale w sumie nie potrzebuję się martwię. Wiem, że tutaj nie zginie. Jeszcze trochę. Nie wiem, to było 4 dni w Seattle bodajże? Albo i więcej, ale no jesteśmy na etapie dnia pierwszego. Sorry, zrobisz miejsce? Bo nie chcesz iść przodem. Więc muszę ja. Tam są. Manny! Schodzimy! Dobra! Patrz! Nasza baza. Rzut beretem. Możemy przejść przez rozjezdnię. To masz jakiś rac? Flar? Coś? O, tak. Nie sądziłam, że czegokolwiek się boisz. W ogóle nie sądziłem, że blizny tak się łatwo odpuszczą. No, nie potrafiłabym nikogo zoperować. Bałabym się, że coś spieprzę. Jeśli cię to pociesza, tata zawsze uważał cię za najlepszą uczennicę. Naprawdę? Przecież zawsze mówiłaś, że się nie zna. Chodź. Ej, czyli ona ma szybki obrót. Nie, ale serio, im dłużej będę podążał z tą ekipą, tym co bardziej szkoda mi będzie, że oni też giną. O, dobra psina. Wreszcie się dogadałyście. Jak? Cicho? Tak. Nie gra mi to. A, jesteśmy już prawie w bazie. Rany. Jak już wrócimy, znajdę kanapę, obejrzę film i będę chlał, aż zasnę. O, to może Manny zgarnie tej strzałę. Serio? Co byś pił? O, jaki film? Niezłe przesłuchanie. Film o takiej... Kogo se ja ma... Jak ma na imię? Uwielbiam go. A chlać będę... mój mezcal z ostatniej imprezy. Halo? Masz na myśli nasz mezcal? Si. Zostawię ci trochę. Chętnie też bym się czegoś napiła. Gdybym nie była w ciąży... i nie uciekała... Ej, czy ona świsnęła mi cegłę właśnie? Do kieszeni, notabene. Na szczęście ja też mam swoją, więc... zazdrość zero, ale... No ej, to moja cegła. Ej, już wnerwiona. Nie, dobra, zapasów brak. Może jakaś moneta chociaż? Do kolekcji? A nie, zapasy też są. Co? Nie.
Coś tam świeci, ale po drugiej stronie. No, ej, no wydawało mi się, że coś tutaj połyskiwało. A tu znowu, no niestety, życie bywa okrutne. Nie ma nic. Nie, ale taki duży teren naprawdę... O, to wygląda obiecująco. O, jeszcze cegła tuż obok, jak wymownie. Ci zarażeni? No jeszcze można dać się Ebi pogryźć. Indiana. A to jest co, z każdego stanu? Amerykańskiego? Okay, ciekawe. Marto, skoro rozejm to już przeszłość, dalsze spotkanie się tutaj jest zbyt ryzykowne. Niedługo blizny zaczną się roić w tej okolicy jak karaluchy. Żeby nie tracić czasu, swoje zapasy już zabrałem, ale zostawiłem twoją broń w skrytce na wypadek, gdybyś jej potrzebowała, jak tu dotrzesz. Pewnie blizny jej nie tkną, bo safe to dla nich coś ze starego świata, durne świry. Widzimy się niedługo, uważaj na siebie, Paul. Pomina się wciąż tamta duża wygrana. Tamta duża wygrana. Uuu, to niedobrze. Co będzie między odcinkami podładować pada? Duża wygrana. Jakiś kupon w loterii, coś? Może plakat? O, duża wygrana. A może ta duża wygrana? 08, 15, 12. No, dobra, tylko teraz save. No, raczej była mowa o kombinacji, no to... Zaraz pewnie znajdę. Może tu być skład broni. No to mi się podoba. Nie, jeśli to faktycznie oni. Ale dobra, 08, 15, 12. No coś jak save? No tuszenie szybko nic nie pomoże, wiem. Ale może było zrobić zdjęcie, ten machnął tutaj foto. Chyba, że tutaj też coś jest. Nie. 08, 15, 12. Gdzie jest ta skrytka, o której on tutaj się rozchodzi? Pod spodem? Przez żaluzję nie wejdę. No gdzieś musi być ta skrytka. Nie może jest znalazłem kombinację do safe, którego nie ma. Może? Faktycznie? Gdzieś pod spodem? Nie, nie z tej strony. No chyba, że totalnie nie w tym miejscu szukam. Może skrytka jest na dachu? Co by nie było w sumie aż takie głupie. Tylko zaraz mi kombinacja wyleci z głowy. 08, 15, 12. Chyba, że jest wewnątrz. Po prostu. O! No, ale to było do przewidzenia akurat. Czy będzie zamknięte? Dobra, menu, widzisz coś? A, nie, tu jest progres. Szpara w drzwi. Uj, proszę bardzo. Nawet z takimi barami się wciśniesz. 08, 15, 12. Oj, nie brzmiało jak to. I to raczej nie będzie to. Aha. Czyli co, 15, 08? 15, 08, 12. Też nie. Ej. Cholera. Tamta duża wygrana. Oj, na pewno lepsze to niż deska. Jeszcze na klucz można jeszcze doczepić te. Jakby co nożyczki. Dobra, wszystko. Oczywiście o, o rzeczonych nożyczkach była mowa właśnie. Nie, ale co za kombinacja w takim razie? Dobra, mamy safe, tu mamy max jakby co, więc można się wystrzelać. Może nie jakoś poważnie, ale... Chyba, że... znajdziemy wygraną gdzieś indziej.
September 2013. O, proszę bardzo, coś tu mamy. 173807. Dobrze widzę? 173807. Dobra. 1738. No, o. No, by to było to. Aha, dobra. Nie, nie w tą stronę. I ty. James Bond 07. To naprawdę 007, ale to nie aż tak bardzo istotne, ważne, że ostatnie dwie cyferki zapamiętane. No i dobra. Co to za broń? No, to lubię. Co to jest za kaliber? To jakiś Magnum, nie? Coś ale podrównywalnie chyba, nie? Chyba, że to jest broń na strzałki. Usypiające na przykład. Znaczy odłóż, w sensie pistolet myśliwski. Mhm. Dobra, i to inny kaliber do tego. Ile w magazynku mieści? A, jeden. Takie buty. No to jak na słonie. Prawie, że... Znaczy, do mele można strzelać. Śmiało. Nie, dobra, ale chyba warto zmienić. Mimo wszystko na troszkę krótszą broń. Stworzyć tłumik? Jeszcze nie. Ale w sumie z drugiej strony Abby nie ma łuku. Aha, jednak. Ej, to coś z mołotowów nie może robić. Ej, niedobrze. No ale może nie będą potrzebne, jak mamy takie łapy. No i klucz francuski jeszcze. Co tutaj? I słychać strzały w oddali. Może tak, latareczka wek. Tu mamy całe 18. Coś mi się wydaje, że będzie strzelanina zaraz. Dobra, idziemy wzdłuż torów. Zaprowadzą nas do drogi do bazy. Nie podoba mi się to. Wiem. Oczy szeroko otwarte. No, śmierdzi pułapką. Kolejna deska, ale już mam coś lepszego. Cicho. Nadchodzą kolejni. A gdzie oni są? A tam w oddali ich widzę, dobra. A może się schować do wagonu. O. Czy to nie ma jeszcze większego potencjału niż klucz? A póki co zostawmy. Pozbierajmy co jest. Dobra, są blisko? W miarę? W miarę? Ilu ich jest? Tam widzę jednego, chyba był jeszcze drugi. Dobra, ale chyba z tej strony nie idą, co? Nie, tu jest okej. Okay. Ale wolno się czołga, zdecydowanie wolniej od Eli. Tego ulepszenia Abby jeszcze nie ma. Ej, gdzie oni są? Poza tym tamten wagon też muszę przejrzeć jeszcze. O. Był ktoś. Nawet dwie osoby, kurde. Jak to zrobią? Dobra, no mam klucz jakby co. Ło! Serio? Po cicho. No, tak sądziłem, że w końcu się ruszy. No, ciche to nie było, ci powiem. Widział? Daj, no, spieprzaj. Dobra, ilu? Widzę jednego. A słyszę? Dwóch. Dobra, go tak kropnąć tutaj. To po problemie. Dobra, ilu ich przyjdzie? No, Manny. Co zrobisz? Ten wagon i tak chciałem przejrzeć zaraz.
Ja chyba był sam. Oj, ktoś to widzi? Dwóch? Ale chyba nas nie widzieli. Przeszukać stację. Znajdziemy cię, tchórzu! No, dwóch na dwóch. Ej, właśnie. A gdzie jest Mel? A swoją drogą, Abby też ma słabsze tłumiki niż Ellie robi. A tam daleko jeden. Tam daleko widziałem drugiego. Wagon przejrzany. Średnio. Nie, czy właśnie w pełni. Czy miałem ten drugi przejrzeć. Nie, tutaj nie wygląda to, że nic więcej. Kurde, naprawdę wolno się czołga. A chyba tylko czołganie da nam ochronę w wysokiej trawie. Ej, ja tu nikogo nie słyszę. To niedobrze, to znaczy się ukrywają pewnie. Ale w sumie się ukrywają. Znaczy kiedyś mnie znajdą. Oni znajdą mnie, to się rozpęta piekło. A, ten już był bliziutko. Jesteś tu cały czas? Cholera, chciałem go capnąć. Mary był pierwszy. Okej, ale ktoś to na pewno słyszał? No nie chce mi się wierzyć po prostu, że nie. Ej, też swoją drogą to można wejść? Tam wysoko? A nie, to są kartony, nie szyba, dobra. Ej, naprawdę, ale on był bardzo głośny. I co, nikt się nie pofatygował, żeby to sprawdzić? Kurde, lepszy jest. Więc czemu nie? No zaraz pewnie użytek z niego zrobimy. Coś czuję. No w sumie sam bym kogoś z chęcią strzelił. A, czyli zrobienie uniku powoduje od razu, że wychodzimy z człapania. Który? O, trochę jest, no. Wilki! Puść go! No nie ma szans. Jeszcze się schowam tutaj ładnie. No, i teraz się pobawimy w strzelanie. No, na strzelnicy było łatwiej. Uuu, dobry strzał. No. Ktoś tu się jeszcze czaił za rurkami. Oj, nie. Oła, to by postrzał w gardło, nie? No, to znaczy, że zaraz jeszcze raz się wychyli. Ej, znowu chyba postrzał w gardło poszedł. Dobra, wygląda na to, że wszyscy... Oj. Ja pierdolę. Czy to nie jest lepszy toporek? A, dzięki, że pomogłaś. No, gdzieś tutaj uzupełnienie było, jeszcze dobrze pamiętam. A, i zdrowia, i gdzieś tutaj były naboje jeszcze. W jednym albo drugim. O, aż trzy, dobra. Nie jest to komplet jeszcze, ale coraz bliżej. Ej, w sumie całkiem fajna broń. Dobrze się z niej strzela. Coś ważnego? Nie. Zdrowie na maksa. Teraz pytanie, czy oni coś mieli? O, proszę bardzo. I do krótkiej. Pewnie. Czemu by nie? O, chyba ostatnie zwłoki.
do sprawdzenia. Op. Dobra, wygląda na to, że po skrzynkach pójdziemy zaraz, ale... Kurde, nie przejdziemy. Moneta? Może gdzieś? Nawet wiem gdzie, ale... Dajcie chwilę. Ha, no, bez podpowiedzi Mel sama tam poszła po prostu. Czemu mówisz szeptem? Jakieś blizny? No, ale dobra, jesteśmy już w mieście, to zawsze bardziej sprzyjające nam środowisko niż bliznom. Blizny lubią chować się w krzakach, korzystać z łuków, bo nie cywilizacja i mnie zna pan brat. Przynajmniej takie można odnieść wrażenie. Dobra, ale co w tej zurbanizowanej części? Zobaczymy w następnym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Gdzie tam leziesz sama? Poczekaj.